Moim i Państwa gościem jest pan Bogusław Wontor, poseł na Sejm, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Na swoim profilu na Facebooku umieścił pan zdjęcie z tekstem i zadał pytanie internautom. Ja przytoczę ten tekst. Osoba będąca fanatykiem w kwestiach religijnych, trzymająca się sztywno pewnych idei dotyczących natury Boga i Wszechświata, staje się kimś, kto zupełnie nie posiada wiary. A co pan o tym sądzi? Jak pan postrzega szerzący się w kraju fanatyzm religijny? No, ja z obawą spoglądam może nie tyle w Polsce, bo w Polsce jeszcze powiedzmy nie jest to aż tak przejmujące, aczkolwiek dla niejednego może to razić już jego wyobrażenie o funkcjonowaniu państwa, ale do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że jestem całkowitym przeciwnikiem państwa wyznaniowego. To do niczego dobrego nie prowadzi. Jeżeli dzisiaj popatrzę na państwa muzułmańskie, te wyznaniowe, no to sami widzimy, co tam się dzieje. No i nie chciałbym, idąc tym tokiem myślowym, żeby w Polsce doprowadzić do tego, żeby fanatycy religijni, obojętnie jacy oni by nie byli, w jedną czy w drugą stronę, decydowali o funkcjonowaniu państwa. To źle się dzieje, a tak w polskim parlamencie bywa, że staje poseł, i to niekoniecznie z Prawa i Sprawiedliwości, bo słyszałem takich posłów też i z Platformy Obywatelskiej, i mówi, że dla niego prawo kościelne jest nadrzędne od konstytucji. To źle. To źle, jeżeli poseł, jeżeli parlamentarzysta tak się wypowiada. I dlatego my jako lewica nie walczymy z Kościołem, bo Kościół jest instytucją, która powinna mieć swoje miejsce w społeczeństwie, ale walczymy o rozdział państwa od Kościoła, o państwo świeckie, o neutralność światopoglądową, o to, żeby na przykład nasze dzieci miały zagwarantowaną swobodę edukacji, po to, żebyśmy mogli się leczyć, tak jak dzisiaj też nowoczesna medycyna pozwala, a żebyśmy nie byli takim zaściankiem zacofanym, gdzie odtąd dotąd kanony jakiejś wiary, bo to nie jest ważne jakiej, narzucają nam to, jak my powinniśmy się zachowywać, jakimi powinniśmy być. A czasami decydują o życiu, prawda? Tak, no i dlatego ja tutaj mówię, to jest strasznie niebezpieczne, więc dlatego my uważamy, że tam, gdzie trzeba, to Kościołowi należy pomagać, ale tam, gdzie trzeba też, to powinniśmy być tymi, którzy będą stali na straży neutralności światopoglądowej. Za pracę nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym otrzymał od pani minister podziękowanie. W pewnym sensie jest pan zaangażowany w naprawę systemu nauczania. Jak pan uważa, czy szkolnictwo za czasów PRL-u było aż tak złe, że trzeba było je wywrócić do góry nogami? I proszę przybliżyć widzom w skrócie, na czym polega nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Chodzi mi tu o kwestie odpłatności za drugi kierunek studiów i monitoring zatrudnienia absolwentów. Znaczy, no ja się bardzo ucieszyłem, jak dostałem podziękowania od pani minister, no bo poseł opozycji, jak dostaje od ministra rządzącego podziękowania, no to świadczy to dobrze o obydwu stronach, tak bym to powiedział. I też o pani minister za to jestem wdzięczny i uważam, że to jest pewna klasa i taką klasę w polityce powinniśmy trzymać. Ale ja nie jestem zadowolony z tej nowelizacji ustawy, między innymi dlatego, że ona nie wychodzi naprzeciw środowisku. My jako SLD żeśmy walczyli między innymi o wysłuchanie publiczne, żeby posłuchać właśnie środowiska akademickiego, co mają do powiedzenia, co chcieliby, żeby było zmienione, lecz głosami koalicyjnymi to zostało na przykład odrzucone. Cieszę się, że rzutem na taśmę, bo dopiero w poprawkach została uregulowana kwestia odpłatności za drugi kierunek. Cieszę się dlatego, bo studenci rozpoczynający naukę od października i chcący studiować na drugim kierunku nie będą musieli za niego płacić, ale to nie jest coś z czymś dobrym, co wychodzi dzisiaj, wychodzą rządzący. Oni po prostu uregulowali wykładnie
Trybunału Konstytucyjnego. Bo mnie bulwersowało to, że my jesteśmy w trakcie nowelizacji ustawy, a rząd nie przedstawiał, a nawet upierał się przed tym, żebyśmy tą kwestię uregulowali, mimo to, że mieliśmy już wykładnię Sądu Najwyższego. I trzecią kwestią, którą pani poruszyła, to jest kwestia monitoringu zatrudnienia. No ten monitoring będzie poufny, czyli będzie gdzieś prowadzony, gdzieś będzie się śledziło to, jak absolwenci się zachowują, gdzie trafiają do pracy, ale nie będzie wiadomo po co, nie będzie wiadomo dla kogo i nie będzie wiadomo czemu to ma służyć. Nie? I to jest też takie budzące wątpliwości, bo jeżeli coś nie jest do końca sprecyzowane, a wchodzi jakby nie patrzeć w nasze życie prywatne, no może budzić obawy czy zastanowienia po co instytucja, państwo w tym przypadku coś takiego tworzy. No i to budziło nasze wątpliwości. I kolejna sprawa, kierunki humanistyczne. Jak tu właśnie rzecz się ma? Są w odwrocie? Kiedyś były bardzo na topie, a w chwili obecnej? No, kierunki humanistyczne były na topie z tego względu, że koszty funkcjonowania tych kierunków nie są takie duże jak koszty na przykład chociażby kierunku lekarskiego, no, to taką skrajność w drugą stronę, czy kierunków artystycznych. One są bardzo kosztochłonne, tak można powiedzieć, w swoim funkcjonowaniu. I chcąc wyrównywać te szanse, zaczęto tworzyć różnego rodzaju programy, różnego rodzaju wsparcie. To dotyczy przede wszystkim kierunków technicznych, ale też do tych, o których wspominałem również. I dzisiaj mamy jakieś programy, jakieś pomysły właśnie na kierunki techniczne, na kierunki artystyczne, nawet na kierunki lekarskie, a żeśmy całkowicie pozostawili samym sobie te kierunki humanistyczne. I ten projekt ustawy w ogóle jakby tego problemu nie tyka. I to też jest właśnie jeden z elementów, dla których ja uważałem, że tej nowelizacji nie należy poprzeć. Na początku grudnia ubiegłego roku do Sejmu trafił projekt ustawy powołujący do życia Polską Agencję Kosmiczną Polsa. Projekt został jednomyślnie poparty przez posłów. Zagłosowało 434, 3 się wstrzymało, 1 był przeciw. Jak pan głosował? No, ja byłem jednym z twórców tego projektu razem z Grupą Parlamentarną do Spraw Przestrzeni Kosmicznej. Ponad podziałami żeśmy stworzyli ten projekt. Ten projekt poparły wszystkie kluby parlamentarne, co nas cieszyło, bo to jest chyba w tej kadencji jedyna inicjatywa poselska nas wszystkich, która nie budziła wątpliwości, pod którą podpisali się parlamentarzyści wszystkich klubów, a to świadczy też o tym, jak to jest potrzebne, jak jest potrzebne, żeby w Polsce rozwijała się innowacyjność, nowoczesne technologie, bo mówiąc o kosmosie, to nam się zaraz wydaje oglądanie gwiazd, śledzenie pojazdów kosmicznych, ale przecież kosmos to jest też codzienność. To jest między innymi telewizja, to są też między innymi portale społecznościowe. Przecież to wszystko by nie funkcjonowało, gdyby nie techniki satelitarne czy kosmiczne. I kosmos jest motorem dziś napędowym, ogólnie rzecz ujmując, gospodarki, czyli te wszystkie nowoczesne technologie, innowacyjność jakby przenika w układy później już takiego życia codziennego, więc to jest istotne i ważne. Ja tutaj mogę dodać, że Polska na dziś zajmuje w Unii Europejskiej ostatnie miejsce pod względem innowacyjności nowoczesnych technologii. Jesteśmy za Rumunią, Bułgarią i innymi państwami. Myślę, że jeżeli tutaj będziemy dobrze się rozwijali w tym kierunku, no to może tą innowacyjność podniesiemy, bo przecież między innymi te działania, które są tutaj podejmowane, to są po to, żeby nasi naukowcy mieli większy dostęp do właśnie tych badań naukowych na najwyższym poziomie i żeby nasz przemysł też korzystał z tych najnowszych technologii, żeby te technologie przenikały do Polski. Czyli w zasadzie kosmos, ale ten przyziemny, nie mierzymy zbyt wysoko, czy mierzymy? Znaczy, my mamy 70 parę różnego rodzaju instrumentów, które w różnych misjach były albo są w kosmosie,
ale ja, to jest jakby daleki cel. Ja patrzę na ten cel przyziemny, to z czego na co dzień korzystamy. Przecież nikt dzisiaj sobie już nie wyobraża tego, żeby jadąc samochodem nie miał możliwości skorzystania z GPS-u, żeby dokładnie trafić do miejsca, załóżmy, przemieszczania się. Zresztą gdybyśmy pozycjonowanie, czyli ten tak nazwany GPS, bo to jest nazwa własna, amerykański, nie funkcjonował, no to przecież lotnictwo, statki, to wszystko by stanęło praktycznie biorąc. Dzisiaj kosmos ma zastosowanie w wielu dziedzinach, praktycznie biorąc od rolnictwa, począwszy poprzez ochronę środowiska, bezpieczeństwo, obronność. Dzisiaj nowoczesna armia bez technik właśnie satelitarnych, kosmicznych nie poprowadzi swoich działań. To jest praktycznie biorąc niemożliwe. I o tym się przekonała też nasza armia i tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest jednym z większych orędowników właśnie działań w tym zakresie. Wraz z nadejściem lata w kraju rozgorzała dyskusja na temat podsłuchów i nagrań. Czy uważa Pan, że twórców nagrań należało postawić przede wszystkim w pierwszej kolejności przed sądem? Znaczy oni będą postawieni przed sądem i tutaj myślę, żeby ten przekaz właściwie trafił do tych osób, które będą oglądali naszą audycję, to, że każdy, kto nagrywa w Polsce kogoś bez woli drugiej osoby, podlega karze. I każdy za takie nagranie może być ukarany. I myślę, że te osoby też również będą. Tylko że rząd, chcąc odwrócić uwagę, przede wszystkim skupił się na tych właśnie nagrywających, co jest rzeczą karygodną, to trzeba powiedzieć, i to nie ulega wątpliwości, ale jakby bagatelizuje, bo tak jest wygodnie rządowi, treści tych nagrań, a one są porażające. One pokazują tak naprawdę, że Platforma Obywatelska zbudowała i buduje państwo kolesi oparte na swoich własnych interesach, gdzie interes jest rzeczą nadrzędną, a obywatel, kraj nasz ma trzeciorzędne znaczenie, jest elementem, który praktycznie biorąc może gdzieś tam niekiedy nawet i przeszkadza w tych ich rozgrywkach. Służba zdrowia. Pan minister Bartosz Arłukowicz miał 2 miesiące na uzdrowienie sytuacji i zlikwidowanie kolejek do specjalistów. Jak wiadomo, nie wyszło to. Na stronie naszego portalu od kilku dni jest sonda i zadaliśmy Międzyrzeczanom pytanie, czy jesteś zadowolony z opieki zdrowotnej w Międzyrzeczu? Łącznie oddano do dnia dzisiejszego 20 głosów. Jedna osoba jest zadowolona, 19 osób jest niezadowolonych. Czy uważa Pan, że Platforma Obywatelska nie potrafi uzdrowić systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju? Ja myślę, że sonda i Międzyrzeczanie potrafią na to pytanie odpowiedzieć sami, no bo przecież pamiętamy te zapowiedzi Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo nie zapominajmy tutaj o PSL-u, bo przecież to jest też partia współrządząca tym krajem, ponosi taką samą odpowiedzialność jak Platforma Obywatelska. Zapowiadali, że będą kolejki mniejsze, że leki będą tańsze, że będzie nam w ogóle służba zdrowia bardziej przyjazna dla pacjenta. A co się okazało? Że kolejki się wydłużają, nie ma właśnie pomysłu na skrócenie tych kolejek, szczególnie do specjalistów. To już lata niekiedy do niektórych specjalistów się tak, czeka. W latach się szacuje. Tak, leki nie są tańsze, a są droższe praktycznie biorąc. Służba zdrowia nie jest przyjazna. No, nam nawet w województwie przedstawiciele, parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej wmawiają, że dobrym rozwiązaniem było prywatyzowanie czy komercjalizacja, jak to oni nazywają, tak buńtucznie mówiąc, że to nie jest prywatyzacja, no ale przecież to jest pierwszy krok do tego, żeby to nie była publiczna służba zdrowia.
I w Międzyrzeczu przecież mamy tutaj też przykład taki, który przez nich jest pokazywany jako pozytywny przykład tego, jak służba zdrowia powinna funkcjonować, a ten sondaż pokazuje, że jest zupełnie co innego. No i myślę, że Międzyrzeczanie najlepiej wiedzą, jak wygląda funkcjonowanie niepublicznej służby zdrowia skomercjalizowanej przez Platformę Obywatelską. No i ja chciałbym, żeby obiektywnie, niedługo będzie już ku temu okazja, wystawili co najmniej żółtą kartkę, jak nie czerwoną, rządzącym, a będą mieli okazję przy wyborach już w listopadzie. A teraz coś z międzyrzeckiego podwórka. Wiemy, że interesuje się Pan sportem. A proszę powiedzieć, dlaczego nasza piłka nożna jest w takiej zapaści i podczas mundialu Polacy muszą kibicować obcym reprezentacjom? No panie redaktor, sport, ja bym powiedział tak, sport to nie tylko piłka nożna, ale nam najczęściej to się jakby kojarzy, dlatego że piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną w Polsce. I zresztą notabene też na świecie. No i tutaj akurat w ostatnim okresie czasu faktycznie tych sukcesów zbyt wielu nie ma. Ja nie sądzę, żeby w najbliższym czasie, jak się przyglądam różnym działaniom, żeby to się zmieniło. Nie zmieni się to nie tylko z powodów tego, co jest wewnątrz Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo najprościej jest na prezesa winę zwalić, czy na zarząd. My pamiętamy, jak Grzegorz Lato był prezesem, jaka była na niego nagonka i na zarząd. Nie ma Grzegorza Laty, jest Boniek, inny zarząd, ale prezentacja, wydaje mi się, nie gra lepiej, ale już media tak ostro nie krytykują. Więc clue jest gdzieś indziej, clue jest w pewnych systemowych rozwiązaniach. To moglibyśmy całą audycję temu poświęcić, żeby mówić o szczegółach i o tej jednej dyscyplinie, ogólnie o sporcie. Ja chcę powiedzieć, że sport zarządów Platformy Obywatelskiej, tak jak prawie wszystkie resorty, jest źle zarządzany. No przecież pamiętamy, że jeszcze chwilę temu ministrem sportu była osoba, która się na sporcie w ogóle nie znała, uczyła się dopiero tego sportu. Dzisiaj jest może ciut lepiej, ale też nie sądzę, żeby obecne kierownictwo miało pomysł na polski sport. To są takie fajerwerki. Gdzieś tam wymyślimy jakiś program kosztem innego programu, bo przecież środków finansowych na sport nie dodajemy i robimy z tego, można powiedzieć, wielki szum, żeby pokazywać społeczeństwu, że się coś fajnego dzieje, czyli PR, PR, jeszcze raz PR w sporcie. I póki nie trafią do ministerstwa, patrząc na kierownictwo, osoby kompetentne, takie, gdzie PR będzie dla nich trzeciorzędną rzeczą, a najważniejszą rzeczą będzie to, żeby wspierać i uzdrawiać ten polski sport, tworzyć właściwe prawo, pozyskiwać jak największą ilość środków finansowych, między innymi budżetowych, tworzyć takie rozwiązania, które wspomogą na przykład wspieranie polskiego sportu, czy to przez samorządy, czy przez, załóżmy, prywatne podmioty, czy przez osoby fizyczne, no to będzie ten sport wyglądał tak, jak wygląda między innymi nasza polska piłka. Jak SLD zamierza zrealizować swoje postulaty? Trzy razy tak. Płaca minimalna 10 zł za godzinę, podniesienie najniższych emerytur o 200 zł, ograniczenie umów na czas określony. Dwa pierwsze postulaty to typowe dawanie, ale trzeci to pewna ingerencja w tak zwaną gospodarkę rynkową. Czy jest to możliwe do zrealizowania? Oczywiście te trzy nasze postulaty to są rzeczy, które w cywilizowanym państwie, w państwie, które Polska nieraz mówi, że bierze wzór jak Niemcy, Włochy, Francja czy inne państwa, są uregulowane. Przecież to nie jest tak, że w Niemczech, jeżeli mówimy o tych 10 zł za godzinę, to umówmy się, że to nie chodzi o normalną pensję taką na etacie zatrudnienia, bo tu mamy uregulowane, jest najniższa pensja i wiemy, ile ona wynosi na dzień dzisiejszy. Tu chodzi o to, żeby to, co ludzie zarabiają na umowy zlecenia i na umowy o dzieło, nie było niższe niż 10 zł, bo dzisiaj szczególnie na wschodzie Polski pojawiają się w urzędach pracy, i to normalnie jest oficjalnie korporatowane, propozycje, żeby zatrudnić pracowników za 2,5 zł za godzinę na umowę zlecenie. Więc to
nie wiem, czy jest w dobrym kierunku. Na pewno to nas cofa do epoki kamienia łupanego, a nie do właśnie tych państw, których chcielibyśmy brać przykład z tych rozwiniętych gospodarek. Jak chcę powiedzieć, że w Niemczech socjaliści wynegocjowali razem z HDK-ami zapis, że ta stawka godzinowa, mówię nie w umowie o pracę, tylko w umowach zlecenie czy umowach o dzieło, będzie wynosiła 12 euro. A my mówimy tutaj tylko o 10 zł, no ale te 10 zł, jakby tak przeliczyć, to odpowiada mniej więcej naszej najniższej krajowej, stąd 10 zł. Jeżeli mówimy o 200, o 200 zł dla najniższych emerytów, dla najniżej uposażonych emerytów, to ma Pani rację, że to jest rozdawnictwo, ale rozdawnictwo ze środków finansowych, które budżet państwa zabrał z, właśnie ze składek emerytalnych. No bo jeżeli z otwartych funduszy emerytalnych do budżetu państwa, nie tak jak SLD proponowało, do oddzielnego takiego państwowego funduszu, zabieramy setki, dziesiątki, setki miliardów złotych, no to przeznaczyć tam chyba 3 miliardy by to kosztowało, jak się nie mylę, po 200 zł dla tych emerytów, którzy mają w granicach 500 zł emerytury, to myślę, że to nie jest aż tak dużo, a wspomogłoby tych ludzi dosyć mocno, bo tam chyba jest 800 zł, jak się nie mylę, dzisiaj brutto najniższe, no to razy dodając te 200, no to mieliby koło 1000 zł emerytury, więc myślę, że jakbyśmy zapytali ich, no to byłoby to godniejsze dla nich życie. I to właśnie o to chodzi, że państwo powinno umieć się też dzielić, a nie tylko zabierać. Jeżeli pytamy, bo tu można zadać jeszcze retoryczne pytanie, że no fajnie jest, tak jak SLD, jak socjaliści robią rozdawnictwo, tylko skąd brać te pieniądze? Ja się zastanawiam i dziwię, że w Polsce do dziś nie wprowadzono tak zwanego podatku o transakcji finansowych. Znowuż w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii taki podatek istnieje w różnej formie. Oczywiście on nie jest wszędzie taki sam, ale on istnieje. W Polsce nie. Czyli co my robimy? My wspieramy kapitał spekulacyjny przede wszystkim, bo opodatkowanie transakcji finansowych to jest ukrócenie chociażby zabawy, bo tak to nazwę, na kursach walutowych, gdzie spekulanci mogą zarabiać krocie, powiedzmy, euro na, nawet na, praktycznie biorąc, różnicy kursowej sięgającej na dziś setki czy tysiące setnych procenta. W momencie, kiedy byłby podatek na poziomie 1/10, no to już, żeby oni zarobili, to ta różnica kursowa by musiała być powyżej tego, no bo inaczej by to było, praktycznie biorąc, nieopłacalne. I mimo to, że prezes Narodowego Banku Polskiego, mimo to, że wielu specjalistów dziwi się, dlaczego my tego podatku nie wprowadzamy, a cofnę się, że te 0,1 by nam mogło przynieść kilkadziesiąt miliardów złotych do budżetu i byłoby, nawet można by było więcej podnieść niż tylko 200 zł dla tych najniższych emerytów, podnieść emerytury. No to ja się dziwię, dlaczego rząd tego nie robi. Rząd robi u nas w Polsce duże rozwarstwienie społeczne, czyli mamy tych ludzi, których wspiera rząd, bardzo bogatych, nie mamy prawie w ogóle klasy średniej i mamy bardzo dużo w Polsce ludzi bardzo biednych. W Międzyrzeczu jest duże środowisko o lewicowych poglądach. Jak przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi chcecie jako SLD dotrzeć do tych zrezygnowanych, oszukanych, zawiedzionych? Jak chcecie do nich? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie i bardzo trudne w realizacji. Oczywiście no, będziemy docierali, między innymi ta nasza dzisiejsza rozmowa jest tym sposobem, że ja mogę powiedzieć, drodzy Państwo, jeżeli chcecie żyć inaczej, chcecie żyć godnie, bo tak to co najmniej godnie, no to zagłosujcie na SLD, nie głosujcie na dzisiaj rządzącą Platformę Obywatelską i PSL, bo ona Wam tego nie gwarantuje, nie gwarantuje Wam
też nie gwarantują Wam też inne ugrupowania, ale zagwarantuje Wam SLD, bo my mamy konkretny program, my wiemy skąd wziąć na pewne rzeczy środki finansowe i my uważamy, że wszystkim godna praca i godna zapłata, chociażby tak zapłata za tą pracę, czy emerytura się należy, czy opieka zdrowotna, czy edukacja, o której żeśmy już wspominali. I to SLD, jak będzie rządziło, czy współrządziło, będzie gwarantem właśnie tego godnego, ogólnie rzecz ujmując, życia. W mediach mówi się o wzroście PKB w naszym kraju. Premier przekonuje, że jest dobrze, a pozycja województwa lubuskiego w kraju plasuje się na miejscu 15, co się przekłada na potencjał gospodarczy, a to na PKB, które spadło do ponad 7%. Jak w takich realiach walczyć z bezrobociem? Jak zatrzymać młodych ludzi wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu pracy? No, pani redaktor tutaj pokazała to, co ja przed chwileczką powiedziałem. No, my mamy 15 miejsce, jeszcze nie tak dawno mieliśmy też 16, więc my tam oscylujemy wokół tego ostatniego miejsca w kraju. Tych ludzi biednych w naszym regionie jest bardzo dużo i bardzo dużo jest w całej Polsce. Nie wiem, czy tutaj osoby nas oglądające wiedzą o tym, że w Polsce poniżej minimum socjalnego, poniżej minimum egzystencjalnego, w Polsce żyje najwięcej ludzi w całej Unii Europejskiej. Proporcjonalnie, bo tu nie chodzi o ilość, proporcjonalnie. Więcej niż w Rumunii i Bułgarii, te państwa, które już raz tutaj przytaczałem. To świadczy o tym, jaka jest w Polsce bieda. I co z tego, że my mamy wskaźniki PKB, które rząd pokazuje w miarę dobre, jak duża grupa społeczeństwa żyje w nędzy, można powiedzieć. Żyją w nędzy dzieci, które praktycznie biorąc głodne wychodzą do szkoły i głodne z tej szkoły wracają, bo właśnie państwo nie potrafi zadbać o to, żeby chociażby w tej szkole dostały posiłek. I tutaj tych elementów jest bardzo, bardzo dużo. My jako Lewica w momencie, kiedy dojdziemy do współrządzenia czy rządzenia, to tą sytuację będziemy starali się odmienić. Będziemy starali się spowodować, żeby w Polsce żadne dziecko nie wstawało i nie chodziło spać głodne, żeby w każdej rodzinie godnie się żyło, dostatnio się żyło, żeby każdego było stać na edukację, bo to jest też ważne, żeby nie wierzyć, i żeby ludzie mieli propozycje pracy, bo dzisiaj przede wszystkim wyjeżdżają z naszego kraju osoby takie, które po prostu nie mogą znaleźć pracy u nas w Polsce, albo tą pracę znajdują za te 2,50, o którym wspominałem, i za to nie idzie przeżyć. Bo jak ja rozmawiam we Wielkiej Brytanii czy gdzieś z Polakami, gdzieś w innym państwie, no to oni mówią, że oni z chęcią by wrócili. Oni by chcieli nawet wrócić do Polski, ale oni nie mają do czego. No do czego wrócą? Pójść się zapisać do urzędu pracy jako bezrobotny. I tą sytuację trzeba odwrócić, tą sytuację trzeba zmienić, a ja nie mówiłem tutaj o programie gospodarczym, ja wspomniałem tylko o pewnych elementach naszego programu SLD-owskiego dotyczącego kwestii związanych z podatkami, skąd wziąć na przykład środki finansowe, nie obciążając tych najbiedniejszych, a w jakimś tam sensie nawet nie tych najbogatszych, ale tych spekulantów, można powiedzieć chociażby o tym podatku od transakcji finansowych. I to jest, wydaje mi się, właściwy kierunek, i można, i Polska może tak funkcjonować, żeby z niej ludzie nie wyjeżdżali, żeby właśnie młodzi ludzie, tak jak pani mówiła, mieli pracę, mieli możliwość też zarobienia czy dostania mieszkania, bo przecież to jest, pewne programy, pewne mechanizmy są możliwe. To nawet aż mi się tak nasunęła myśl, że można czerpać z tego tak znienawidzonego przez prawicę PRL-u. Przecież tam były rozwiązania, wtedy się chociażby z tego nabijano i dawano za
złą monetę, że na mieszkanie się czeka 2 czy 5 lat, no ale po tych 2 czy 5 latach to mieszkanie się otrzymywało. Dzisiaj większość młodych ludzi nie ma w ogóle perspektywy na otrzymanie tego mieszkania, nie ma perspektywy na pracę. Wtedy tego problemu w ogóle nie było. Więc te środki muszą być mądrze inwestowane, mądrze przyciągany kapitał, stwarzane warunki też do rozwoju tego kapitału. Ja o tym nie wspominałem, że ostatnie takie, można powiedzieć, dobre warunki dla funkcjonowania gospodarki to były za rządów SLD Leszka Millera. To przecież za naszych rządów obniżony został podatek od prowadzonej działalności gospodarczej. To myśmy wprowadzili wiele udogodnień do funkcjonowania firm. Po nas już nikt niczego dobrego dla tych przedsiębiorców nie zrobił. A tutaj trzeba też patrzeć i wspierać tych, którzy tą pracę dają. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Moim gościem był pan Bogusław Wątor.